Hejka wszystkim, ty Arabella, Silent Hunter i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gramy od nowa, dlatego jestem dzisiaj jako Naomi Silent Hunter. W tym odcinku postanowiłam, że skupimy się na fabule, którą już mam tutaj odblokowaną u krawca Harolda. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zanim sobie jeszcze jednak konkretnie do odcinka przejdziemy, chciałabym przywitać na kanale wszystkich nowych widzów. Zachęcam was do zerknięcia na inne moje materiały na kanale. Mam nadzieję, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. I chciałabym również przywitać na kanale wszystkich stałych widzów, którzy cały czas mnie oglądają. Bardzo wam za to dziękuję. I przechodzimy sobie już teraz do odcinka. Tutaj mamy już odblokowane zadanko, które musimy tak naprawdę dokończyć. Było dwa odcinki temu chyba. Raz w miesiącu dostarczamy słoik ciasteczek do zamku. Te są kardamonowe, bardzo lubiane przez baronową. Możesz je tam zabrać? Jedź tam na swym pięknym koniu. Zajmie ci to tylko chwilkę. Dostarcz ciasteczka do zamku. Okej. Okay. Zamek jest tutaj, bliziutko. Jakby ktoś tutaj też właśnie zaczynał swoją przygodę na Jorviku i też robił te zadania po raz pierwszy razem ze mną, tutaj zamek jest bliziutko, właśnie wam pokazuję, gdzie. Z zamkiem jeszcze będą w przyszłości ciekawe zadanka, ale to zaraz. Nie dzisiaj, ale no. Nikt nie otwiera drzwi. Nie ma tu nic do zrobienia oprócz powrotu do sklepu. Chyba, że chcesz spróbować jednego z tych kardamonowych ciasteczek. Pachną bosko. Skoro nikt nie otwiera drzwi, wygląda na to, że najlepiej będzie wrócić do sklepu. Wróć do sklepu z ciasteczkami. Okej. Okay. Ja się troszeczkę już domyślam, dlaczego. Taka sytuacja, że nie można wejść do zamku, ale nie będę wam o tym mówić, bo nie będę spoilerować. I nie wiem też, czy myślę dobrze, ale po prostu kojarzę to z pewnymi zadaniami z fabuły. Zamek był zamknięty? Nikt nie odpowiadał? Wiesz, ostatnio krążyły plotki na temat tego miejsca. Ktoś powiedział, że słyszano dźwięk jakby płaczącej dziewczynki wewnątrz budynku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co myśleć. Baronowa wydawałaś ostatnio niespokojna. Gdybym słyszał płacz? Nie twierdzę, że słyszałem. Właściwie to brzmi dla mnie jak głupie historie o duchach. Ale zawsze możesz spytać baronową osobiście, gdy ją spotkasz. Baronowa jest właścicielką dworu Srebrnej Polany i winnicy. Jej rodzina Silverglade'owie przeszli do historii. Byli najbardziej wpływową rodziną w Jorvik od, nie wiem jak długo, może setek lat. Oto kilka próbek butelek, o które prosiła baronowa. Sprawdź, czy dowiedziesz je do kamerdynera. Powinien być w winiarni. Jedź ostrożnie, butelki są delikatne. Dostarcz butelki do winiarni. Jedź ostrożnie, by ich nie potłuc. I teraz pytanie, czy muszę jechać jakoś wolno? Nie, okej, okay, więc na tyle jest w miarę, że wolno nie muszę jechać. Ale to, co mówiłam chwilę temu odnośnie właśnie zamku, że tam będą zadanka i tak dalej, miałam rację z tym, co myślałam, że to właśnie tam chodzi o te plotki różne i tak dalej dotyczące zamku, ale jakie plotki, no to już dowiecie się w dalszej części fabuły, nie będę spoilerować. Nie pamiętam, kiedy może jeszcze w dzisiejszym odcinku, aczkolwiek wątpię. Dobra. Przyspieszę wam tą drogę do winnicy. I jesteśmy. Tutaj sobie właśnie stoi kamerdyner Godfrey. Panienko, o, próbki butelek, bardzo dobrze. Dziękuję. Co? Tak, w rzeczy samej zima była ciężka dla dworu także. Jaka jest baronowa? Słyszałaś, że jest bardzo zajęta, rozumiem. Cóż, ktoś mógłby powiedzieć, miała ostatnio wiele na głowie przez otwarty GED i to wszystko. Buduje także nowy tor wyścigowy, który wymaga oczywiście dużo czasu i wysiłku, ale dopilnuje, żeby to dostała. Oczywiście, panienko, do widzenia. Przepraszam, stajnia? Dlaczego mamy tutaj stajnię?
centrum Mistyckiej Srebrnej Polany, najbardziej imponująca stajnia w Jorvik, panienko. Pochodzisz z Moodland? Cóż, więc powinnaś płacić za wizytę w centrum Mistyckim. Jest tutaj kilka najlepiej zapowiadających się koni na wyspie. Dlaczego nie porozmawiasz z Lindą? Czekaj, co ja miałem... Nie, Linda! Nie Linda, zaginęła. Jednak są jeszcze inne stajenne. Myślę, że jedna z nich nazywa się Judy. Judy będzie w stanie ci pomóc. Co? Co? Linda zaginęła? Porozmawiaj z Judy z Centrum Mistyckiego Srebrnej Polany. Imponująca stajnia. Czekajcie, czy to jest fabułka w ogóle? Nie, nie mam aktualnie fabuły. No więc po prostu zróbmy sobie to zadanie tutaj na dworze Srebrnej Polany. Tu jest Judy obok, zaraz przed stajnią. Imponująca stajnia. Cześć Naomi. No pewnie, że wiem, kim jesteś i miło cię tu widzieć. Ja jestem Judy. Rozmawiałam wcześniej z Tomasem Moodland i powiedział, że ty i twój Glow jesteście razem świetni. Jakby zrośnięci. To bardzo miłe dla mnie, ponieważ kiedy zaczynałam jako stajenna Moodland, jeździłam właśnie na Glow. To wspaniały koń zasługuje na jeźdźca, który go rozumie. Tak czy inaczej, brakuje nam ludzi, odkąd Linda wyjechała. Tomas powiedział, że jeśli tu dotrzesz, mogę cię poprosić o pomoc. Pomóż centrum jeździeckiemu. Widziałaś się już z Baronową? Nie, nie dziwi mnie to. Ostatnio zachowuje się prawie jak histeryczka. Kiedy dokładnie ją widziałaś? Wygląda na to, że coraz więcej czasu spędza w zamku. Bóg jeden wie, co ona robi. Czy możesz pomóc w stajni, zanim nie będziesz znów potrzebna Tomasowi? Porozmawiaj z Judy z Centrum Mistyckiego Srebrnej Polany. Na szczęście powiedziałaś tak. Okej, więc czego od ciebie oczekuję? To podanie koniom siana i wody, wyszczotkowanie ich i wyniesienie gnoju z boksów. Możesz to zrobić, gdy poczujesz... Sabin! Możesz to zrobić, gdy poczujesz, że zaszła taka potrzeba. Szczegóły znajdziesz na tablicy ogłoszeń na dziedzińcu. Będę w pobliżu, gdybyś czegoś potrzebowała, ale wątpię, żebyś miała jakieś problemy. Wyglądasz na inteligentną dziewczynę. Z czym my właściwie potrzebujemy teraz pomocy? Z systemem nawadniającym na polach. Właśnie włączyliśmy wodę, a rury są nieszczelne. Musiały ulec zniszczeniu od mrozu w czasie zimy. Myślisz, że mogłabyś zlokalizować nieszczelności? Jedź tam na Glow. Teren jest trochę kłopotliwy, żeby po nim chodzić. Kiedy znajdziesz uszkodzenie, zakręć zawór, by zatrzymać wodę. Zlokalizuj 8 nieszczelności i przekręć 8 zaworów, by zatrzymać wodę. No dobra. Sabin sobie tutaj chodzi. Ja nie wiem, czy poznajecie tą postać z odcinka 8 tej serii. Jak oglądaliście 8 odcinek z tej serii, no to być może poznacie, o kogo mi tutaj chodzi, aczkolwiek dajcie znać, jeżeli ktoś jest początkujący, dajcie znać, czy poznaliście, bo raczej jeżeli ktoś nie jest początkujący, tylko już trochę gra i ogląda tę serię for fun, to raczej myślę, że się domyśliliście od początku, że to była Sabin. Ja tam troszeczkę tak zaspoilerowałam niechcący, ale no. Także już tutaj całą resztę tego sprawdzania systemu nawadniającego ja wam przyspieszę. Znalazłeś wszystkie przecieki? Fantastycznie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że tu jesteś. O, mamy jakiś telefon. O, w ogóle to mamy kolejny poziom i mamy jeszcze telefon od Jamesa. I to bardzo ważne. Katastrofa. Chodź tu szybko. Dlaczego nadal czytasz? Szybko, tutaj. Pojedź do Fortu Pinda i porozmawiaj z Jamesem. Okej. A, i słuchajcie, zadania główne. Sadzonki winorośli u Carneya i badanie gleby u Carneya. Ale tymczasem musimy sobie jechać do Fortu Pinta, bo jest jakaś nagła sytuacja kryzysowa, dlatego nawet weźmiemy podwózkę, bo musimy uratować Jamesa przed czymś. Jeszcze nie wiem przed czym, ale musimy go uratować. Dlaczego zajęło ci to tyle czasu? Wszystko tutaj się rozpada. Przynajmniej to początek końca mojego biznesu. A ty jesteś powolna jak żółw. Nic nie dostaniesz, Naomi. Żadnych napiwków. Okej. Naomi, koszmar. Musisz mi pomóc.
pytasz mnie, co się stało? Latarnia na Półwyspie Południowego Kopyta zgasła. To absolutna katastrofa. Żaden ze statków turystycznych nie przybije do Fortu Pinta, jeśli latarnia morska nie będzie ich prowadzić. A jeśli nie będzie turystów, ja nie będę mieć pieniędzy. To absolutny horror. Czy zadzwoniłem do osoby, która zajmuje się latarnią i zapytałem, co się stało? Myślisz, że jestem głupi? Oczywiście, że to zrobiłem. Dzwoniłem masę razy, ale żadnej odpowiedzi. Coś musiało się stać. Pomożesz mi, prawda? Naomi, pomożesz? Słodko. Mam pomysł. Jakiś czas temu kupiłem parę naprawdę przytulnych, ładnych, małych łódek, które miałem wynajmować turystom. Z jakiegoś powodu nikt nie chciał ich wynajmować. Co jest bardzo dziwne, bo przecież wycieczka łódką jest super zabawą. Przynajmniej tak mi mówili. W każdym razie możesz pożyczyć jedną z nich i popłynąć do Południowego Kopyta. Co myślisz, Naomi? Dlaczego sam nie popłynę? Mam alergię na wodę. Dokładnie tak, tak jest. Dlatego bardzo mi przykro, ale nie mogę płynąć. Łódka jest na dole, między molo a plażą. Powodzenia. Pojedź i sprawdź łódkę Jamesa, która przymocowana jest między molo a plażą. Nie, nie zrobimy tego zadania, bo zajmie dużo czasu i akurat na tego typu zadanie chcę poświęcić cały osobny odcinek, więc nie zrobię go. I wrócimy sobie do centrum jeździeckiego Srebrnej Polany. I tam zobaczymy, co jest dalej, więc tutaj tego zadanka akurat nie będziemy robić. Myślę, że po prostu pojedziemy dalej z fabułką. Badanie gleby. Tak, słyszałem, jak przyjeżdżałaś w pobliżu i miałam nadzieję, że będę mógł cię poprosić o przysługę. Rzecz w tym, że robimy testy gleby wokół winiarni i już powinny być rezultaty. Byłabyś tak miła i sprawdziła je dla mnie? Sprawdź instrumenty do badania gleby i wróć do Carneya. Gdzie one są? Ło, to jest trochę kawałek. Ale chyba wiem, gdzie to jest. Dobra, przyspieszę wam to i odnajdziemy to wspólnie jakoś. Ale po prostu szybciej i bez gadania. I wracamy do Carneya. Ło, dobra, udało się. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dziękuję ci bardzo za pomoc przy tym. Muszę się odwrócić. O. I wiesz co? Możesz mi dać sadzonkę jednej z winorośli? Przeprowadzimy na niej testy. Użyj nożyc ogrodowych. Wysłałem Sonię po sadzonki, ale nie może żadnej znaleźć. Odetnij sadzonkę winorośli i wróć do Carneya. Gdzie? Tutaj muszę jechać. Tutaj widzę, że gdzieś z tyłu, za podwózką. No to będzie gdzieś tutaj po prostu sobie na polach. O, dokładnie tutaj. Nawet w sumie myślę, że byłoby szybciej jechać drugą stroną, właśnie tutaj przy podwózce, a nie tak, żeby obejrzeć całą stajnię, jak ja pojechałam. Więc jakby ktoś chciał, może jechać drugą stroną na spokojnie, będzie szybciej. Tak jak wracałam na przykład. To jest to. Dziękuję, Naomi. Jesteś naprawdę świetna w pomaganiu. I znowu mamy jakieś zadanko u Judy. Mobilny hydraulik. I to jest też właśnie fabularne. Od narzędzia, których możesz użyć do naprawienia przecieków w rurach. Użyj narzędzi, by naprawić przecieki. Aha. Znowu. Będziemy teraz tak jak wtedy trzeba było zakręcić te wszystkie rury, żeby woda z nich nie leciała. No to teraz musimy je naprawić, więc to też wam, myślę, przyspieszę cały ten proces. Będzie szybciej. Okej, świetnie. Miejmy nadzieję, że rury wytrzymają jakiś czas. Masz inne rzeczy do roboty, prawda? Wykonałaś świetną robotę z rurami, Naomi. Była tu wcześniej baronowa i narzekała na przecieki.
będzie absolutnie zachwycona faktem, że je naprawiłaś. Wiesz co? Powinnaś pójść do zamku i jej powiedzieć. Będziesz mieć wtedy szansę, żeby się przedstawić. Naprawdę dobrze jest znać baronową. Jeśli kiedykolwiek będziesz w kłopotach, ona na pewno będzie w stanie pomóc i zrobi prawie wszystko, jeśli zrobisz na niej dobre wrażenie. Idź do baronowej i powiedz, że naprawiłeś przecieki. Baronowa zgaduje, że będzie gdzieś tutaj na wprost, a nie na zamku, bo na zamku tam się dzieje coś innego aktualnie. Witaj, moja droga, kimkolwiek jesteś. Naomi? O, pracujesz w stajni, rozumiem. Bardzo się cieszę, że przecieki zostały naprawione i że wysłałaś sadzonki do analizy. Obawiam się, że teraz musisz już iść, ponieważ mam dużo pracy do zrobienia. Jestem ostatnio trochę zestresowana, jak być może ci powiedziano. Czy mogłabyś pomóc? Cóż, jestem pewna, że nie możesz pomóc już bardziej, moja droga. To są poważne sprawy, którymi się teraz zajmuję. Jestem pewna, że słyszałaś już o firmie budowlanej, która robi wszystko, by zniszczyć moją ziemię. Globalna energetyczna dominacja. Słyszałaś kiedykolwiek tak kretyńską nazwę? Założyli pole naftowe obok mojej winiarni. Nasze nadchodzące zbiory będą skromne jak nigdy. Ojej, czuję, jakby jakieś okropne zło pojawiło się na wyspie. No i mamy zadanko czasowe u baronowej, więc to chyba oznacza, że kończymy dzisiejszy odcinek, chociaż jeszcze zerkniemy tutaj. Nie, to jest dobre. Także kochani, żeby nie było cały czas to samo, w następnym odcinku nie będzie fabuły, po prostu tylko będziemy robili sobie coś innego, fabuła będzie jakimś innym, ale po prostu, żeby tak było na zmianę, to nie będzie w następnym fabuły, a w kolejnym mam nadzieję, że już będzie. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy robiliście te zadanka, czy oglądacie to dla po prostu takie dla fanu, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, jak zaczynaliśmy wszyscy grę. Albo po prostu robicie ze mną zadanka, bo też zaczęliście grać. Może kogoś nakłoniłam do gry, mam nadzieję, może się udało kiedyś. W każdym razie, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia. Cześć!